proszę Państwa, nie będę może Państwa zanudzał jakąś taką biografią szczegółową, bo to każdy sobie może przeczytać gdzie indziej. Garść refleksji na temat hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Ja powiem szczerze, że gdy usiadłem do tej książki, no to oczywiście wydawnictwo Biały Kruk powiedziało mi, no tak, trzeba taką książkę napisać. Sejm Rzeczpospolitej ogłosił rok 2020 rokiem hetmana Żółkiewskiego, no to wręcz wypada, żeby tego rodzaju książki powstawały. No ja to odebrałem jako rzecz zrozumiałą, natomiast nie zdawałem sobie sprawy z jednego aspektu tego wszystkiego. Mianowicie, proszę Państwa, że hetman Żółkiewski przestaje być jakąś taką postacią oczywistą dla wielu Polaków. Że młodzież to właściwie nie bardzo wie, kto to był. Dziennikarze mnie zaczęli się pytać, postać zapomniana. No ja ze zdziwieniem mówię, no jak to zapomniana? A no tak, no wiele osób już nawet nie wie, kto to był hetman Żółkiewski. To rzeczywiście mnie zaszokowało. Troszkę, proszę Państwa, nam ten wirus pokrzyżował plany. Niewiele w tym roku hetmana Żółkiewskiego, o hetmanie Żółkiewskim się mówi, szkoda, no więc tym lepiej, że taka impreza jak dzisiejsza się odbywa. To jest bardzo, bardzo budujące. Proszę Państwa, nie był hetman Żółkiewski człowiekiem wywodzącym się z jakiejś bardzo bogatej rodziny magnackiej. Ten ród Żółkiewski, dzisiaj sądzimy, że chyba raczej pochodzenia mazowieckiego. Dawniej mówiono, że to ze szlachty ruskiej. Dzisiaj raczej mówi się, że ród pochodzenia mazowieckiego. Była to zamożna rodzina szlachecka, no ale nie magnacka. Nie magnacka. Ojca hetmana nie stać było na to, żeby zafundować mu takie klasyczne wykształcenie, jak no, w bogatych rodzinach magnackich fundowano młodzieńcom, którzy po nabyciu podstawowych umiejętności czytania, pisania, trochę wiedzy o świecie, ruszali na studia wyższe do Włoch na przykład, czasami do Francji, czasami na uniwersytety niemieckie i tam studiowali. No te studia, proszę Państwa, no to tam nie przesadzajmy. Najczęściej to był jeden semestr albo dwa, albo trochę wykładów, na które chodzili. Rzadko kiedy się te studia kończyły zdobyciem stopnia naukowego. No Jan Zamoyski, Padewczyk, doktor obojga praw, był rzeczywiście tutaj ewenementem, wyjątkiem chwalebnym, chlubnym, ale te studia najczęściej były takie dosyć symboliczne. Po tych studiach następowała peregrynacja po Europie, czyli wycieczka, żeby obejrzeć trochę wielkiego świata. Wielkiego świata. Po powrocie z tej wycieczki taki młody magnat był uznawany za zdolnego już do służby państwowej i tatuś najczęściej prosił króla o jakieś już stanowisko, urząd, może jeszcze nie za wysokie na początek, ale od czegoś trzeba było zacząć. Młody Stanisław, proszę Państwa, syn zresztą także Stanisława, nie ruszył na taką peregrynację. Ojciec uznał na takie studia, że szkoda na to pieniędzy. Że szkoda na to pieniędzy, że jeszcze go nie stać na takie rzeczy. Kariera Żółkiewskiego oparta była o pozycję jego krewniaka Jana Zamoyskiego, który już przy boku Zygmunta Augusta zaczął się wybijać na ważnego polityka. Potem Żółkiewski razem z Zamoyskim u boku Zamoyskiego pełni rozmaite funkcje polityczne. Po elekcji Walezego jedzie do
Paryża, zawiadomić oficjalnie nowo wybranego króla o elekcji. Jest w poczcie Zamoyskiego. Później w czasie następnej wolnej elekcji Batorego odgrywa kluczową rolę w wypadkach, bierze udział w wyprawach na Moskwę. Potem Żółkiewski stara mu się o urząd hetmana polnego, koronnego, bardzo, ja powiedziałem Żółkiewski, Zamoyski, tak, stara się o urząd hetmana polnego, koronnego, więc można powiedzieć, że kariera błyskawiczna, aczkolwiek oparta na protekcji, tutaj, proszę Państwa, chwyta mnie zawsze taka refleksja, bo można powiedzieć, że w następnych latach Żółkiewski na służbie u króla, na służbie dla Rzeczpospolitej dorabia się dużego majątku. Ja w książce wymieniam te wszystkie starostwa, które otrzymał, beneficja, prawda? Ten chleb dobrze zasłużony. Musimy pamiętać, proszę Państwa, że no, ten system skarbowy w Rzeczpospolitej był taki trochę mało przemyślany. O reformach już egzekucji praw i dóbr bardzo mądrze pomyślanych nikt już nie pamiętał. Uchwaliliśmy dobre prawa, nad którymi przeszliśmy do porządku dziennego. Magnat, gdy dostawał starostwo, to on, proszę Państwa, z tego starostwa płacił do skarbu tylko kwartę. Czyli w praktyce 1/5 dochodu trzeba było na obronę potoczną. Resztę zabierał do własnej kieszeni. No nie był to mądry system, prawda? No mógł się z tą Rzeczpospolitą jednak trochę bardziej dzielić dochodami z tych dóbr państwowych, proszę Państwa, ale no, system był taki, jaki był. Starostwa przynosiły ogromne dochody magnatom, a król no, traktował je jako nagrodę. Ale proszę Państwa, mówiono, że to chleb dobrze zasłużony, ale czy rzeczywiście można się, chwyta mnie refleksja, czy to nie był rzeczywiście chleb dobrze zasłużony? Przecież proszę Państwa, taki hetman, to właściwie on nie miał życia prywatnego w ogóle. Żółkiewskiego stać było na budowę tego miasteczka Żółkiew, na zbudowanie pałacu rezydencji. Stać było na wszelkie luksusy, prawda? Jego żona, dzieci na pewno żyli w warunkach bardzo luksusowych na owe czasy, aczkolwiek no, także w atmosferze po wytężonej pracy małżonka była skrzętną gospodynią i to też trzeba podkreślić. Proszę Państwa, co z tego, kiedy on z tych luksusów nie korzystał? On był albo na wyprawach wojennych. Jako hetman polny, koronny, był odpowiedzialny za obronę Kresów Południowo-Wschodnich, bo to było zadanie hetmana polnego, koronnego. Czyli w praktyce stacjonował w twierdzach, głównie twierdza Bar była taką siedzibą hetmana polnego koronnego i pilnował, czy Tatarzy nie wpadną. Jak Tatarzy wpadali, no to on musiał organizować obronę lub ewentualnie odbijać tych biednych ludzi wziętych w jasyr i których zamierzano potem zawieźć do Konstantynopola i sprzedawać na rynkach jako niewolników, co często oznaczało po prostu przegranie całego żywota. Więc zadanie ciężkie, trzeba było cały czas tam być w gotowości. Albo na wyprawach wojennych, prawda? W latach 90. Z Janem Zamoyskim, no pierwsza bitwa pod Cecorą, 1595. Albo ze Szwedami, prawda? No przecież pod Białym Kamieniem czy Wolmarem Żółkiewski też walczy jako hetman polny. Potem wojna domowa, prawda? Rokosz Zebrzydowskiego, proszę Państwa, bitwa pod Guzowem, Żółkiewski, którego podejrzewano o sympatię dla Rokoszan, bo rzeczywiście no, ci Rokoszani powiązani dawniej z obozem egzekucyjnym jeszcze przed laty, potem z Zamoyskim, no Żółkiewski z tymi Rokoszanami znał się. Może nawet podzielał częściowo ich
uczucia. Z Zebrzydowskim był spokrewniony, proszę państwa, ale w decydującym momencie, no, on się opowiedział za królem, dla niego właściwie tutaj nie było dyskusji. Lojalność wobec monarchy jest sprawą zasadniczą. Inna rzecz, że już po tych bitwach, gdy król rozsądnie wiedział, że no, bitwy dobra, pokonałem ich, załatwiłem, ukarałem nawet, obłożyłem banicją, ale nie przesadzajmy, trzeba się jakoś dogadać, prawda? Gdy trzeba było się dogadywać, to Żółkiewski stał się świetnym pośrednikiem, prawda? No bo stał po stronie króla, a równocześnie całe to towarzystwo rokoszańskie znał, mógł z nimi rozmawiać. Więc proszę państwa, hetman był bogaty, hetman był zamożny, ale hetman z tego bogactwa nie korzystał. On po prostu spał w namiotach. Może te namioty były wykładane dywanami i wygodnie urządzone, ale to jednak były namioty. Albo po jakichś gospodach wędrując do króla na kolejny sejm czy zjazd senatorów, albo na jakieś inne wydarzenia. To było życie poza domem. Liczył pewnie, że może na starość dostanie jakiegoś kopniaka w górę, obejmie urząd tytularny, na przykład kasztelana krakowskiego, prawda? Kasztelan krakowski nic nie musiał robić, ale jeśli chodzi o świeckie osoby, był pierwszy po królu. Taka dobra emerytura dla takiego starego mamuta, który już ani sił, ani chęci nie ma, ale chce być bardzo ważny, prawda? No więc może liczył, że zostanie takim kasztelanem krakowskim i już będzie sobie siedział w Żółkwi i korzystał z tych dóbr zgromadzonych, ale proszę państwa, no, opatrzność nie pozwoliła mu na to. Odchodzi w wieku lat 73 na polu bitwy. I właściwie, no, myślę, nie żałujmy tego chleba dobrze zasłużonego tym magnatom, bo oni rzeczywiście często, proszę państwa, na ten chleb naprawdę sobie zasłużyli. Proszę państwa, muszę koniecznie powiedzieć, bo pewnie tam, jeżeli poseł Braun tutaj dotrze, to zaczną się pewnie głosy polemiczne wobec mnie, no bo istota książki to jest chyba ten drugi człon, Żółkiewski, pogromca Moskwy. No, proszę państwa, rzeczywiście. Żółkiewski zwolennikiem awantury z Dymitrami nie był. Nie podobało mu się to. Gdy król postanowił wykorzystać w 1609 roku okazję i ruszyć na Moskwę, Żółkiewskiemu to się średnio podobało. No bo dlaczego król w 1609 roku rusza na Moskwę? No wiemy, że był najpierw pierwszy Dymitr Samozwaniec, przy pomocy Polaków zainstalowany, potem obalony w wyniku spisku szujskich. Tron obejmuje Wasyl Szujski. Ale pojawia się drugi Samozwaniec. O ile co do tożsamości tego pierwszego, to ja nawet w książce piszę, że ja wcale tak bym do końca nie wykluczał, że to mógł być rzeczywiście ocalały syn Iwana Groźnego, bo to już trzeba by było osobny wykład na ten temat zrobić. Ale wcale nie twierdzę, że to był taki szarlatan. Być może sprawa była bardziej skomplikowana. No, drugi Dymitr Samozwaniec był szarlatanem kompletnym. Udawano, że to ocalały cudownie pierwszy Dymitr, prawda, że go nie zamordowano w czasie rozruchów. Gdy Maryna spotkała się z drugim Dymitrem i patrzyli na siebie, to w ich oczach było totalne zdumienie i szok. Pierwszy raz w życiu się widzieli, chociaż się przywitali jako małżonkowie, prawda. No, następnego dnia po cichu ojciec Antoni Lubelczyk udzielił im ślubu i wtedy już byli małżonkami, więc wszystko było w porządku. U boku Dymitra II zgromadziła się masa awanturników polskich wszelkiej maści, którzy chcieli zrobić duże pieniądze, zarobić, a Dymitr II obiecywał im sumy wręcz tam, o których pisano, że no tutaj złota flota hiszpańska pewnie takie przywozi pieniądze. No ale co tam Dymitrowi szkodziło? Obiecywał, że po zdobyciu Moskwy to każdy dostanie tego złota na kilogramy. Proszę państwa,
Polacy więc podbijali państwo moskiewskie i rzeczywiście w 1609 roku, gdy król zdecydował się ruszyć na Moskwę, w rękach Polaków popierających Dmitra II była cała Moskwa, w sensie państwa moskiewskiego, z wyjątkiem stolicy Moskwy miasta, no, Nowogród Wielki, klasztor troicko-siergiejewski, może tam jeszcze ze dwie twierdze jeszcze się opierały. Reszta była w rękach Polaków. Aż hen po Morze Białe, proszę państwa, gdzie do dzisiaj krążą legendy wśród miejscowych ludów o jakichś tam panach dziwnych, którzy tam podporządkowywali miejscową ludność. Chyba ślady polskiej bytności w tej europejskiej części Syberii. Proszę państwa, król rozumował więc tak, wchodzę do Moskwy, przeciągam tych Polaków, co są po stronie Dmitra, na moją stronę i mam Moskwę, prawda? No, problem był, stwierdzał, Smoleńsk. Król, tej właśnie też nie mieli zwolennicy Dmitra II w swoim ręku, a Smoleńszczyzna, no Litwa domagała się koniecznie zdobycia Smoleńska, ziemi siewierskiej, czernichowskiej, no stare dziedziny litewskie zabrane w XVI wieku, trzeba było je koniecznie odzyskać dla Polski. Król liczy, że podejdzie pod Smoleńsk i ten Smoleńsk skapituluje. Okazało się, że nie, proszę państwa, ten Smoleńsk prawie dwa lata się bronił, zanim go zdobyto. O żadnej kapitulacji nie było mowy. Żółkiewski, proszę państwa, nie był tutaj entuzjastą, ale skoro król kazał, no to idziemy na tą wojnę. Idziemy na tą wojnę. Zresztą no, król tą wojnę przygotowywał także pod względem propagandowym. Jest taki wiersz Jana Władysławiusza, jak to wszyscy idziemy na Moskwę, prawda? I tam wymieniał, kto tam idzie na tę Moskwę, że i Pomorzanie, i Mazowszanie, i Górale, i Żmudzini, i w ogóle wszyscy jesteśmy gotowi iść na Moskwę. Zajmiemy tę Moskwę bardzo szybko. No, nie było to takie proste, jak się okazało. Proszę państwa, król idąc na Moskwę właściwie nie miał żadnych konkretnych planów. On nie liczył, że tutaj chce przyłączyć Moskwę do Polski, albo chce związać Unią, albo królewicza Władysława osadzić na tronie. Król działał na zasadzie zobaczymy, idziemy, co z tego wyniknie, na pewno coś dobrego. Ale proszę państwa, sytuacja się komplikowała. Wiemy, że oblężenie Smoleńska się przeciąga. Wiemy, że bojarzy, którzy byli po stronie Dmitra II, trochę było bojarów moskiewskich, już w lutym 1610 roku przyjeżdżają do króla i składają hołd królowi, ale na imię Władysława Królewicza. Oni są królewicza Władysława na cara. Ta osoba królewicza powoli w Moskwie staje się jakąś nadzieją. Weźmy tego królewicza, zapanuje spokój. Ludzie chcą przede wszystkim spokoju. Gdy oblężenie Smoleńska się przeciąga, proszę państwa, a słychać, że do Moskwy wkroczyła także armia szwedzka, że sytuacja militarna staje się skomplikowana, w stronę Moskwy wyrusza korpus Stanisława Żółkiewskiego. Stanisława Żółkiewskiego zajmuje pozycję pod taką twierdzą Carewo Zajmiszcze. Ona była spalona, ale Moskale ją odbudowali. Zrobili taki grudek tak zwany. Tam Grzegorz Wałujew wraz z oddziałami moskiewskimi silnymi bronił się przed Polakami, przed Żółkiewskim. I w kierunku Carowego Zajmiszcza szła odsiecz. Odsiecz na czele z Dmitrem Szujskim, odsiecz, proszę państwa, szwedzko-moskiewska. I Żółkiewski robi rzeczywiście rzecz niesamowitą, proszę państwa. On zostawia połowę sił pod Grudkiem, pod Carowym Zajmiszczem. Z 7000 żołnierzy idzie naprzeciwko tego korpusu, który ma ponad 30 tysięcy, niektórzy twierdzą, że nawet 35, pod Kłuszynem rozbija w pył
ten korpus i czym prędzej wraca pod carowe zajmiszcze. To jest ważne, że oni tam w ogóle nie czekali pod tym na miejscu zwycięstwa. Oni natychmiast wracali, bo wiedzieli, że tam niewielkie siły zostały, że trzeba jak najszybciej wracać tamtych wspomóc. I spod murów zaczęli krzyczeć do Wałujewa i do jego towarzyszy: słuchajcie, poddajcie się, bo już żadnej odsieczy nie będzie, bo ta odsiecz jest już zniszczona. Moskale nie wierzyli. Wtedy zaczęli pokazywać im co znaczniejszych jeńców wziętych pod Kłuszynem, jako dowód, że to już po wszystkim. Ci jak zobaczyli, rzeczywiście machnęli ręką. Wałujew podpisuje z Żółkiewskim umowę. Umowę, proszę państwa, że przyłącza się do korpusu Żółkiewskiego i uznaje królewicza Władysława za cara. Gdy Żółkiewski zbliża się jeszcze bardziej do Moskwy, to bojarzy sami obalają Wasyla Szujskiego. No, tam był, według relacji był rozruch. Zachar Lapurow, potężny bojar, jak niedźwiedź, proszę państwa, zbudowany, podbiegł do Szujskiego i mówi: masz opuścić tron, przez ciebie krew chrześcijańska się przelewa, a jak nie opuścisz, to cię chwycę i zgniotę. No, rzeczywiście był taki, że nie była to próżna groźba, był takiej postury, no i Szujski rzeczywiście ustępuje, proszę państwa, tron jest pusty, Rada Bojarska przejmuje rządy z Fiodorem Mścisławskim, który, gdy Żółkiewski podchodzi pod Moskwę, przyjeżdża Żółkiewskiemu na powitanie, proszę państwa. Na powitanie zresztą, no serdecznością nie ma końców. Żółkiewski dostaje dwie misy wiśni świeżo zebranych, melony, inne smakołyki. Pisze zresztą do żony, że tam melonów to chyba nie bardzo mogę jeść, bo mi słabość zdrowia zabrania. Nie wiem, co to tam było. W każdym razie, proszę państwa, zaczynają się rozmowy polsko-moskiewskie. Moskale oczywiście chcą królewicza Władysława, ale na swoich warunkach. Tu pojawiają się problemy. Po pierwsze, to oni sobie wyobrażają, że ten królewicz Władysław ma być prawosławny. Po drugie, domagają się integralności terytorialnej państwa moskiewskiego. O Smoleńsku dla Litwy nie ma mowy. Żółkiewski jest trochę skołowany, nie wie, co ma robić, proszę państwa. Zarzucano, proszę państwa, zarzucano potem królowi, że on nie uznał umowy Żółkiewskiego z 27 sierpnia. Z tym, że król, proszę państwa, miał powody, żeby być, przeciwstawiać się. Król wysłał gońców i poprosił Żółkiewskiego, żeby na razie nie podpisywał tej umowy, że te sprawy trzeba wyjaśnić. Żółkiewski się nie posłuchał. 27 sierpnia zawarł układ z bojarami. Właściwie o wyznaniu królewicza było tam bardzo enigmatycznie. O integralności państwa raczej był zapis o tym, że państwo ma pozostać integralne, chociaż były tam jakieś takie może punkty, nad którymi można było dyskutować. Król się bardzo denerwował. Pytanie jest, proszę państwa, czy król rzeczywiście nie chciał królewicza na tronie. Chciał, ale po pierwsze nie wyobrażał sobie, że królewicz miałby przejść na prawosławie. Król liczył na Unię Kościelną. Oczywiście obrządek wschodni, ale w ramach Kościoła rzymskokatolickiego zawieramy taką samą Unię jak Unia Brzeska 1595-96. I wtedy nie ma żadnego problemu. Królewicz koronowany w obrządku wschodnim Kościoła katolickiego. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, no król nie mógł odpuścić Smoleńska, ziemi siewierskiej i czernichowskiej. Rozpoczyna się wymiana listów pomiędzy Żółkiewskim a królem, proszę państwa. Bardzo dramatyczna. Ja tam przytaczam niektóre te listy. No to jest rzeczywiście sytuacja jak u Szekspira, proszę państwa. Nie wiadomo, kto ma rację. Wszyscy mają rację. Nie wiadomo, jak z tego wybrnąć. Król ma swoje racje, o których mówiłem. Poza tym król ma jeszcze jeden argument. Król mówi tak. Królewicz ma 16 lat.
pojedzie tam do Moskwy, Moskale nie zgadzają się na dużą obstawę królewicza wojskiem polskim. Zgodzą się na 300-500 osób przy królewiczu. Jaką mam pewność, że przy byle rozruchu królewicza nie zamordują? Przecież według ówczesnej opinii to tak. Iwan Groźny został otruty, twierdzono. Fiodor został otruty. Borys Godunow został otruty. Fiodor II został uduszony poduszką. Tu nie ma żadnych wątpliwości. Dymitr, pierwszy samozwaniec, no, rozszarpany, zastrzelony, prawda, w czasie rozruchu. Proszę Państwa, Wasyl Szujski, no wprawdzie siedział zamknięty w klasztorze, ale nie zabili go tylko dzięki temu, że Żółkiewski, gdy się dowiedział o obaleniu Szujskiego, napisał dramatyczny list, że nie ważcie się zabijać Szujskiego ani nikogo z rodziny, że nie wolno. Bo Żółkiewski nie chciał tutaj żadnego takiego, żadnych jatek, żadnych morderstw. Bo ja, żeby na pewno Szujskiego też sprzątnęli. Więc proszę Państwa, jaką miał pewność król, że tego 16-latka po prostu nie zabiją przy byle rozruchu, a tam pisali doradcy, że no tak, i potem patriarcha rozgrzeszy tych zabójców, bo Polaka i katolika zabić to tam żaden grzech, ich zdaniem, prawda? I koniec. No i to był, proszę Państwa, argument. Król zresztą mówił, ja jestem w tej chwili pełniący obowiązki cara Moskwy. Tak się król czuł pod Smoleńskim. Wydawał zresztą różne edykty, jako sprawujący władzę w Moskwie w imieniu królewicza Władysława. Przybywam do Moskwy, koronuję się na cara, robię porządek w tej Moskwie, bo tam bałagan był wręcz niesłychany, a potem, oczywiście jak się uspokoi, okej, przekazuję władzę królewiczowi Władysławowi, ale już porządne, spacyfikowane, uspokojone państwo. I taka była koncepcja króla. Żółkiewski właściwie no, szedł po tym swoim zawartym układzie z 27 sierpnia. Próbował króla przekonać. Mówił, że tak, pisał, znane są jego listy, ale to samo pisze, co w listach pisze w swoim dziele Początek i progres wojny moskiewskiej. Pisał do króla także, królu, popatrz, po Unii w Krewie korona i Litwa zrastały się przez prawie dwa wieki, zanim stały się jednym państwem w wyniku Unii Lubelskiej. Tak samo i tu musi być. Królewicz obejmie tron carski. Po twojej śmierci, król, obyś żył jak najdłużej, zostanie królewicz na pewno wybrany w ramach wolnej elekcji na tron Polski. Czyli będzie unia personalna, prawda? A potem trzeba czekać jedno pokolenie, drugie pokolenie, zanim te dwa państwa, tak jak Litwa z koroną, tak Rzeczpospolita z Moskwą, zrosną się w jedno państwo. Ale na to trzeba czasu. No, król na takie rozwiązanie uznawał za zbyt ryzykowne. Wiemy, że Żółkiewski najpierw zajmuje Moskwę. To zresztą o zajęciu Moskwy zadecydował fakt, proszę Państwa, zagrożenia wojskami Dmitra II samozwańca. Po prostu Moskale chcieli spokoju, nie chcieli, żeby patriarcha Hermogenes, który chyba po cichu popierał tego Dmitra II, żeby za bardzo spiskował, bali się rozruchów wewnętrznych w mieście, więc poprosili Żółkiewskiego, żeby wprowadzić załogę polską do Moskwy. I rzeczywiście Polacy zajmują te trzy wielkie twierdze moskiewskie, czyli Kreml, Kitajgród i Białgorod, zwany Białymi Murami. Więc Żółkiewski jest już w Moskwie, ale proszę Państwa, nie może się dogadać z królem. Zostawia więc wszystko i jedzie pod Smoleńsk, gdzie zresztą z królem się nie dogaduje, proszę Państwa. Nie dogaduje. No wie, późniejsze wypadki no, były dramatyczne. Wiemy, że Moskale popierający królewicza Władysława też próbują rozmawiać. Pod Smoleńskiem rusza poselstwo Filareta i Golicyna. Filaret był patriarchą moskiewskim byłym. Przez pewien czas był patriarchą z nadania Dmitra II, ale tradycyjnie nazywano go patriarchą
w związku z tym, chociaż władzę patriarchią sprawował Hermogenes. Z tych rozmów niewiele wynika, w końcu zdesperowany król twierdzi, że oni przekroczyli swoje uprawnienia poselskie, Filareta i Golicyna aresztuje i zsyła do Warszawy. Filaret zresztą został uwięziony w twierdzy takiej dla najważniejszych więźniów stanu Rzeczpospolitej, w największym zamku Rzeczpospolitej, czyli jaki to był zamek? W Malborku, oczywiście, no gdzie mógł być większy zamek w Rzeczpospolitej, jak nie w Malborku, więc Filaret siedział uwięziony w Malborku, proszę Państwa. Tak więc to wszystko się bardzo skomplikowało. Mało tego, proszę Państwa, wybuchają powstania antypolskie, to pierwsze opołczenie, drugie opołczenie. Nie wiadomo, czym by się to skończyło. Kończyć muszę powoli. No zaraz już tylko podsumuję to. Czym by się to wszystko skończyło, gdyby nie to, że w czerwcu 1611 roku zdobyto Smoleńsk, proszę Państwa. No Pan Bóg pobłogosławił. Właściwie o zdobycie Smoleńska było w dużym stopniu dziełem dwóch osób, proszę Państwa. Z jednej strony kawaler maltański Bartłomiej Nowodworski, który dzielnie podpiłował metalowe kraty pod takim przepustem pod murami, podłożył beczułkę prochu. No on się znał, on jak walczył na wyspach greckich, proszę Państwa, z Turkami, to umiał materiały wybuchowe podkładać. Drugim, proszę Państwa, bohaterem był Krzysztof Moniwid Dorohostajski. Dorohostajski marszałek wielki litewski. No ten szukał śmierci pod Smoleńskim. Proszę Państwa, jego żona zdradzała go z jego własnym ekonomem, Stanisławem Tymińskim zresztą, tak się nazywał ten ekonom. I proszę Państwa, no to też zauważmy, jaka różnica charakteru. Gdyby taki Francuz, żona go zdradzała z jakimś ekonomem, prawda, jakiś bogaty arystokrata francuski, no wziąłby szpadę i go po prostu ukatrupił, albo by kazał go zabić i koniec. No w Polsce jednak, no, kultura dużo wyższa, prawda. Ten wiedział, dobra, no, zdradza, sprawa ich sumienia, ja odchodzę, idę szukać śmierci pod Smoleńskim, prawda. I tak szukał tej śmierci, proszę Państwa, tak bohatersko wraz z oddziałami swoimi wspinał się po murach, że jak Nowodworski wysadził mury z jednej strony, to oni byli już na murach z drugiej strony po drabinach, proszę Państwa. I tej śmierci nie znalazł, co gorsze. Nie wiem czy cieszył się, czy nie. Ale proszę Państwa, Smoleńsk został zdobyty. No to było coś wspaniałego, ta proszę Państwa, wielka feta urządzona w Warszawie na Zamku Królewskim, to zaprezentowanie carów szujskich, których przewieziono z Moskwy do Polski. No, była atmosfera entuzjazmu. Zdobyliśmy Smoleńsk, pewnie mamy Moskwę. Trochę było to na wyrost, proszę Państwa. Król popełnił poważny błąd. Nie poszedł od razu na Moskwę po zdobyciu Smoleńska. Wrócił do Warszawy. Ta załoga polska potem została oblężona. Nie sposób było dostarczyć żywności. W końcu, proszę Państwa, no według diariusza Budziły, nie wiem, czy do końca można mu wierzyć, to tam ludożerstwo wręcz było. Tam nie mieli co jeść, proszę Państwa. I w końcu skapitulowali na warunkach honorowych. Mieli wyjść, proszę Państwa, po kapitulacji w listopadzie 1612 roku oddziały polskie miały wyjść w porządku utrzymanym, z rynsztunkiem, z łupami, z chorągwiami i przejść do Rzeczpospolitej. Oczywiście jak otworzyli bramy, to Moskale się rzucili na nich i większość wymordowali. Więc tak się można było z Moskalami układać. Żółkiewski już wtedy, proszę Państwa, nie był świadkiem tego wszystkiego. On z obozu królewskiego pod Smoleńskiem ruszył na południe.
Z bojarami już rozmawiać nie chciał, bo zawarł z nimi układ, którego teraz król nie honorował, więc on to przeżywał. Potem mamy trochę już schyłek świetności hetmana. Hetman po prostu stał się człowiekiem starym. Brakowało mu energii, proszę państwa. Nie za bardzo potrafił już dawać sobie radę w obronie na przykład Kresów Południowych, w obronie tych porywanych wiasyr. Krytykowano go na Sejmie. Ta jego śmiała wyprawa, proszę państwa, z poparciem dla wojewody mołdawskiego, która przyniosła mu śmierć, którą szeroko opisuje w książce, była chyba chęcią takiego jeszcze pod koniec życia brawurowego idu, prawda, w stylu zamojskiego z 1595 roku do tych starych zamojskich okopów pod Cecorą, prawda, i żeby pokazać, że proszę, ja jestem gotów do działań ryzykownych, tak jak pod Kłuszynem, to mi przyniesie efekt. Nie przyniosło. To było wszystko już źle przeprowadzone, nie najlepiej zrealizowane, z dużymi błędami. I hetmanowi w kluczowym momencie zabrakło jednej rzeczy, proszę państwa. Gdyż trzeba było się wycofywać w taborze do granic Rzeczpospolitej na Dniestr, to trzeba było wprowadzić żelazną dyscyplinę w wojsku. Nie potrafił tego zrobić, proszę państwa. O masakrze nad Dniestrem zadecydowało to, że po prostu na 10 kilometrów przed brzegami Dniestru wszyscy zaczęli uciekać na własną rękę, żeby tylko przekroczyć granicę Rzeczpospolitej. No oczywiście Turcy uderzyli. Pierwsi uciekali pachołkowie, którzy w krytycznym momencie zrabowali żołnierzom różne łupy i mieli. Obawiali się rewizji po przekroczeniu granicy z Polską, że ich zrewidują i im pozabierają te łupy. Więc ci, co mieli nieczyste sumienie, uciekali pierwsi. Potem uciekali już wszyscy inni. Ta śmierć hetmana, proszę państwa, więc była też wynikiem, proszę państwa, no, już zbytniego zaufania własnym możliwościom. Był już po prostu mało energii. Zmęczony. Ta śmierć zadecydowała jednak o legendzie. Ta legenda hetmana już w XVI wieku żyła w okresie rozbiorów. Ja na końcu książki wspominam o tych wszystkich dziełach literackich, poematach, utworach dramatycznych, proszę państwa. Często śmierć przenosi w tą krainę legendy i bardzo dobrze, no bo śmierć za ojczyznę to jest coś wielkiego i wspaniałego. Hetman zresztą podejrzewał, że umrze. W ostatnim liście do żony już zakładał, że to się wszystko może źle skończyć. Nie miał większych złudzeń. Wydawał już pewne dyspozycje. Pamiętano przez wieki, proszę państwa, że już kończę, że prawnukiem hetmana był Jan Sobieski, zwycięzca po Kądzieli, zwycięzca spod Wiednia, proszę państwa. Pamiętano też o tym, że po Cecorze nastąpił jednak Chocim. Obrona Chocimia, Jan Karol Chodkiewicz, proszę państwa, który wprawdzie jeszcze przed zawarciem układu, ale który doprowadza do tego, że Turcy zawierają układ i wycofują się z powrotem do Stambułu. Obrona Chocimia była słusznie przez całą Europę odbierana jako obrona chrześcijaństwa, jako uratowanie chrześcijańskiej Europy. No, zabawne jest to, proszę państwa, że oficjalnie dowódcą najwyższym pod Chocimiem był królewicz Władysław, który leżał chory i do niczego się nie wtrącał, proszę państwa, nie miał żadnego wpływu. Ale gdy kilka lat później królewicz Władysław ruszył na peregrynację po Europie, wszędzie był witany jako bohater chrześcijaństwa, zwycięstwa spod Chocimia. No i dla dobra sprawy, na chwałę Rzeczpospolitej się nie wypierał wcale tego, że to jego była wielka zasługa. Jak będziecie państwo w katedrze w Pelplinie,
Tam jest ten największy ołtarz w Polsce, jeden z największych w Europie, prawda? I w nim jest obraz Hermana Hanna, Adoracja Najświętszej Marii Panny, czy Koronacja Najświętszej Marii Panny, tak? I proszę Państwa, adorują Matkę Bożą, no pełno tam jest szlachty polskiej, ale jest i Murzyn na przykład wśród tej szlachty, teraz chyba musiałbym powiedzieć Afroafrykanin, czy jakoś użyć takiego określenia, ale faktem jest, proszę Państwa, że najbliżej Matki Bożej klęczy kilkunastu magnatów. Nie wszyscy są rozpoznawalni. No, trudno, dzisiaj tam z identyfikacją mają problemy. No, jest na przykład Lew Sapieha wśród nich na pewno. Proszę Państwa, ale według mojej oceny ci magnaci, którzy klęczą najbliżej Matki Bożej, to są właśnie ci bohaterowie spod Chocimia. To był, ten obraz był świeżo potem malowany. Legenda tych ludzi, tych dowódców spod Chocimia, którzy ocalili Europę, proszę Państwa, była żywa. Więc ten Chocim także odbierano jak taki kontrapunkt wobec tej porażki Żółkiewskiego pod Cecorą, jak mówimy ogólnie, chociaż wiemy, że to nie było pod Cecorem, tylko nad Dniestrem. To tyle tych refleksji. Tak już pewnie przekroczyłem czas. Bardzo przepraszam i dziękuję bardzo.